Inflacja spada już drugi miesiąc z rzędu i w kwietniu bieżącego roku wyniosła ona 14,7%. Czy jest to powód do radości i otwierania szampana? A może jest to ważny sygnał dla uważnie obserwujących rynek, aby zapinać pasy, ponieważ finansowy roller coaster dopiero się rozkręca? W dzisiejszym materiale postaramy się przyjrzeć aktualnej sytuacji, jak również wybiec nieco w przód i spróbować przewidzieć, co przyniosą następne miesiące. Ponadto chciałbym pokazać Wam kilka pomysłów na to, jak możecie ochronić Wasz kapitał przed utratą wartości. Jeżeli więc dobro Twoich finansów leży Ci na sercu, zapraszam serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Inflacja odpuszcza. Taki główny przekaz we wszystkich głównych mediach naszego kraju. Bo dane, które płyną z rynku, są przecież oczywiste. 16,1% inflacji w marcu, następnie 14,7% w kwietniu. Widać jednak, że ten wynik nie jest czymś, co satysfakcjonuje kogokolwiek w naszym kraju. Jakby nie liczyć, dwucyfrowa inflacja jest sporym wyzwaniem dla budżetów Polaków, a widać już, że dobrnęliśmy do pewnego momentu, w którym, co niektórzy, pasa nie mogą zacisnąć już mocniej. Co jednak zaskakujące, Polacy nie rozumieją w ogóle, jak działa wskaźnik inflacji i jak jest on liczony. Według badania przeprowadzonego przez portal ciekaweliczby.pl aż 40% z nas nie rozumie związku pomiędzy spadającym wskaźnikiem inflacji a poziomem cen. Innymi słowy, Polacy nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób ich pieniądze tracą siłę nabywczą. Cóż się jednak dziwić? Z jednej strony rosnące raty kredytów, z drugiej wzrost kosztów życia sprawiają, że Polacy kupują mniej i wstrzymują się z niepotrzebnymi wydatkami. To z kolei zmniejsza zyski firm, które muszą redukować koszty, zwalniając pracowników. Zwolnieni pracownicy nie zarabiają, więc nie wydają i nie kupują, a to zmniejsza zyski firm, które dalej muszą zwalniać kolejnych pracowników i tak koło nam się zamyka. Jeżeli do tego dodamy wzrost kosztów życia spowodowany wzrostem cen, łatwo można dojść do wniosku, że Polska znajduje się na drodze, która prowadzi do zapaści gospodarczej. Co ciekawe, to jednak nie wszystko. Rząd, chcąc załagodzić nastroje społeczne, wstrzymał podwyżkę cen energii elektrycznej dla firm, co zmniejszyło oczywiście koszty produkcji. Niestety jedynie do końca bieżącego roku. Już na początku 2024 zobaczymy więc kolejny skokowy wzrost cen dóbr i usług, które będą nakręcały spiralę podwyżek. Tym jednak nie martwią się rządzący, ponieważ już w jesieni czekają ich wybory parlamentarne, a to jest priorytetem dla każdego obozu rządzącego. W związku z powyższym, ostatnim genialnym pomysłem obozu rządzącego na dosłownie kupienie elektoratu jest podwyższenie poziomu świadczeń z 500 na 800 zł na dziecko. Jak myślicie, co spowodują kolejne miliardy złotych, które państwo rozda lekką ręką? Tak, dokładnie. Jeszcze większe zadłużenie i jeszcze większy wzrost cen. Tym jednak najwidoczniej nie martwią się rządzący, ponieważ dla nich ważniejsze jest utrzymanie się przy władzy. I żeby było jasne, sam mam trójkę dzieci, więc uważam, że mam prawo wypowiedzieć się w tej kwestii i osobiście uważam, że taki ruch jest po prostu zły i głupi. Wystarczyłoby zamiast dawać pieniądze, oferować ulgi podatkowe. Rząd jednak woli pójść inną drogą, wpędzając naszą gospodarkę w jeszcze większe tarapaty. Inflacja jest jedną z ogromnych barier, która utrudnia życie każdemu w naszym kraju. Z jednej strony powoduje ona, że wydajemy więcej, z drugiej sprawia, że nasze oszczędności topnieją w zastraszającym tempie. Mało osób zwraca uwagę na ten drugi aspekt. Nikt nie widzi tego, że inflacja na poziomie przeszło 14% oznacza, że za nasze oszczędności czy też zarobki możemy kupić znacznie mniej dóbr. Sytuację tą można wytłumaczyć na prostym przykładzie. Jeżeli posiadamy worek 100 monet jednozłotowych, to w wyniku inflacji na poziomie 15% po roku mielibyśmy tych monet jedynie 85. To jest prawdziwa twarz inflacji. Każdy z nas pracuje ciężko, aby zarobić pieniądze. Już na początku drogi musimy zapłacić wszelkie podatki w postaci ubezpieczeń i składek na przeróżnego typu świadczenia. Następnie możemy naszymi pieniędzmi zarządzać,
Idąc jednak do sklepu, dalej musimy zapłacić podatek VAT lub na przykład podatek Belki, jeżeli postanawiamy nasze pieniądze zainwestować na przykład w lokatę bankową. Na końcu jednak pozostaje inflacja, która dobija to, co zgromadziliśmy. W tym miejscu sama nasuwa się więc myśl, jak można walczyć z inflacją. Nie chodzi bowiem o to, aby żyć z miesiąca na miesiąc, ale aby ochronić nasze środki, które w pocie czoła zgromadziliśmy. Istnieje kilka sposobów na ochronę naszego kapitału i pierwszym jest oczywiście złoto, które od wieków było wehikułem transportującym wartość w czasie. Jak się okazuje historycznie, złoto było najlepszym sposobem na zachowanie wartości pieniądza w długim okresie czasu. Jak widzicie na wykresie, zdarzają się momenty, kiedy złoto traci, ale w długim terminie zawsze ono zyskuje. Jeżeli więc chcecie zachować wartość waszego pieniądza i nie potrzebujecie go w najbliższym czasie, wybór złota jest rozsądną decyzją. Kolejnym plusem złota jest również fakt, iż jedna uncja kosztuje około 8,5 tysiąca złotych, więc jest to instrument inwestycyjny dostępny praktycznie dla każdego. Drugą opcją dla osób, które chcą ustrzec się od inflacji, są nieruchomości. O nieruchomościach można spokojnie stworzyć osobne wideo, ponieważ ten temat jest niezwykle rozległy, ale dziś chciałbym skupić się na tym, że one również są sposobem na uchronienie naszych pieniędzy przed inflacją. Jeżeli spojrzymy na wykres cen nieruchomości, to łatwo można zauważyć, że kiedy inflacja dobiera się do naszych portfeli, ceny nieruchomości pną się do góry. Niestety ten rodzaj inwestycji nie jest dostępny dla każdego, ponieważ co tu dużo mówić, nie każdego jest stać na kupno działki czy też domu. Dodatkowymi czynnikami przemawiającymi na niekorzyść tego segmentu jest postępujące starzenie się społeczeństwa, jak również wojna za naszą wschodnią granicą. Pomimo tych negatywnych czynników, widać, że nieruchomości potrafią przenieść wartość pieniądza w czasie. Ostatnim ciekawym pomysłem na przeniesienie wartości pieniądza w czasie jest inwestycja w Bitcoina. Patrząc historycznie, to aktywo, pomimo bardzo wielkich wahań cenowych, w długim terminie okazało się ciekawą formą inwestycji. Jeżeli więc chcecie część swojego kapitału zainwestować w nieco bardziej ryzykowne inwestycje, warto rozważyć również i tą opcję. Oczywiście wszystkie powyższe pomysły na inwestycje nie są poradami inwestycyjnymi, a jedynie moim subiektywnym zdaniem. Tak czy siak, warto jednak zainteresować się zabezpieczeniem swoich inwestycji przed inflacją, bo prawda jest taka, że jeżeli nie zrobimy nic z naszymi środkami, to jest to równoznaczne z zainwestowaniem 100% swojego kapitału w polskiego złotego, który traci na wartości z roku na rok coraz bardziej. Dlatego też osoby, które nie chcą inwestować z jakichkolwiek powodów, są tak czy siak inwestorami z przymusu. Jak więc widzicie, zarówno określone działanie, jak i jego brak sprawiają swoje następstwa, a one z kolei przekładają się na zasobność naszych portfeli. Podsumowując, inflacja wyhamowuje, ale czy jest to trend, który zostanie z nami na stałe i okaże się trwałym, szczerze wątpię. Dlatego też już teraz warto zastanowić się, jak możemy ochronić nasze pieniądze i którą drogą obrać. Drogę biernego wyczekiwania i wiary w to, że już za chwilę będzie lepiej, czy też aktywnego działania na rzecz ratowania swoich ciężko zarobionych pieniędzy. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego filmu wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.